Gdzie zapuścić się w wąskie, ukwiecone uliczki w poszukiwaniu lokalnego rękodzieła? Czy tutejsza grecka sałatka smakuje podobnie jak jej polska imienniczka? Gdzie znaleźć las palmowy pośrodku suchych, skalistych krajobrazów? Jak dostać się do unikatowej czerwonej plaży? W której jaskini urodził się mityczny Zeus oraz gdzie poczuć się jak na planie kultowych westernów? Kreta południowa, choć jest mniej odwiedzona niż pozostałe części wyspy, oferuje szerokie, wyludnione plaże oraz zachwycającą górską panoramę, a wszystko to poprzeplatane jest historycznymi obiektami nadającymi tożsamość europejskiej cywilizacji. Miasto Achillios Nikolaos jest popularną destynacją turystyczną, nie jest jednak tak dużym ośrodkiem jak choćby Chania czy Heraklion. Centralnym punktem miasta jest słodkowodne jezioro połączone z morzem wąską cieśniną. To właśnie tu gromadzą się przy kawie czy drinku zarówno turyści, jak i lokalni mieszkańcy. Podążając w stronę morza, uwagę zwracają dwie ciekawe rzeźby. Róg Almatei i uprowadzenie greckiej bogini Europy, które stały się znakiem rozpoznawalnym miasta. Na uwagę też zasługuje promenada położona wzdłuż plaży Kitropleteia z licznymi barami i sklepikami. W pobliżu miejscowości Achillios Nikolaos znajdziemy wiele plaż, które położone są tuż obok głównej drogi, w związku z czym dostęp do nich jest bezproblemowy, zaś ich infrastruktura jest dobrze rozbudowana. Dla osób stroniących od tłumów warto przejść kilkadziesiąt metrów wzdłuż linii brzegowej, aby znaleźć te spokojniejsze, nawet odludnione, z ciekawymi formacjami skalnymi. Kritsa to urocza miejscowość położona u podnóża gór Dikti wąskimi, krętymi uliczkami, zaś jej mieszkańcy znani są z kunsztu tkactwa i haftu. Poza licznymi artystycznymi sklepikami skupionymi wokół głównego placu, warto także odwiedzić położony w pobliżu bizantyjski kościół z freskami i ikonami datowanymi na XIII wiek. Mertos jest małą miejscowością,
która budzi się do życia wraz z nastaniem wakacji. Warto zapuścić się tu w wąskie, estetyczne uliczki, aby pospacerować wśród klimatycznych i bielonych domów z kolorowymi drzwiami i okiennicami, z bardzo często ukwieconymi fasadami. Myrtos to także historia, o czym świadczy pobliskie stanowisko archeologiczne oraz muzea. Wzdłuż piaszczystych i żwirowych plaż rozciąga się promenada z tradycyjnymi tawernami oraz licznymi sklepikami z pamiątkami i rękodziełem. Czy grecka sałatka smakuje tak jak polska grecka? No dobra. Ale podobna w smaku? Podobna. Tsutsuros jest może mało popularną wioską wśród turystów, jednak oferuje piękne widoki na otaczające je morze. Miejsce to już od starożytnych czasów było wioską portową, zaopatrując w towary południową część wyspy. Wioska jest także dobrą bazą wypadową na pobliskie atrakcje. Odcinek z Tsutsuros na plaży Maridaki można pokonać pieszo, co zajmuje mniej czasu niż jazda naokoło samochodem, a sam czas przejścia z przerwami na podziwianie widoków zajmuje około 25 minut. I rzeczywiście, krajobraz z dzikimi drzewami świętojańskimi, jaskiniami, wyschniętą trawą i magicznymi widokami na morze jest wart przystanku. Podążając dalej wąwozem Achendrias, dochodzimy do lasu palmowego, wyrosłego wzdłuż niewielkiego strumyka i jest to pewnego rodzaju oaza pośrodku niczego. Sam kanion zaś jest siedliskiem sępów i jest to największe skupisko tych drapieżnych ptaków w Europie. Powstały na skalę zapierającymi dech w piersiach widokami na morze monastyr znajduje się w połowie drogi między plażą Maridaki a lasem palmowym. Zresztą podobnie jak do lasu czy na plażę, Tsutsuros prowadzi ten sam szlak w postaci odwróconej flagi polskiej. Monastyr powstał w połowie XVII wieku w jaskini. W środku natomiast poza dosyć ciekawymi freskami znajduje się stalaktyt, z którego wypływa woda, która uważana jest tutaj za świętą. Mówiąc słowa święta, od razu zerwał się wiatr. Kolejną plażą, już bardziej skomercjalizowaną, jest ta w miejscowości Matala. Niegdyś oaza hipisów, dziś popularna z powodu malowniczych widoków otaczających ją formacji skalnych, w których wynurzone są tunele, które to za niewielką opłatą udostępniane są do eksploracji. Po zachodniej stronie plaży znajdują się jaskinie, które były wydrążone i zamieszkały tysiące lat temu. Natomiast w latach rzymskich służyły one jako grobowce. Swój renesans natomiast miały w latach 60. XX wieku, kiedy Malata była popularną destynacją wśród hipisów. Około 1,5 km na południe od plaży Malata znajduje się kolejna bardzo urokliwa, która nazwę są Red Beach zawdzięcza czerwonawemu kolorowi piasku. Na plaży można się jedynie dostać drogą wodną lub na pieszo, a droga do niej zabiera około 25 minut
Jednak trudy dość stromej wędrówki wynagrodzone są spektakularnymi widokami na otaczające morze. W latach 60. podobnie jak plaża Malata, była często odwiedzona przez hipisów, czego pozostałością jej kultury są tu często spotykani nudyści. Na południowej stronie wyspy znajdują się także szerokie, piaszczyste i bardziej wyludnione plaże. Spowodowane jest to dłuższym dystansem od popularnych miejscowości, wymagającą szutrową drogą oraz często hulającymi tu wiatrami. Nie odstrasza to jednak niektórych turystów, którzy kempingują, szukając schronienia przed mocnymi porywami wiatru pośród gęstych krzewów czy rozłożystych drzew. Seahill Cave, znana także jako jaskinia Zeusa, położona jest w samym sercu płaskowyżu Lassity na zboczu gór Digdy. Znajduje się na wysokości 1025 metrów, a jej powierzchnia to ponad 2200 metrów kwadratowych. Jaskinia jest także domem dla wielu gatunków insektów, ptactwa czy nietoperzy. Do wejścia do jaskini prowadzą dwie ścieżki. Stroma oraz ta bardziej łagodna, której przejście zabiera około 25 minut. Jednak dla kogo ta droga jest zbyt trudna, może wynająć taksówkę w postaci osiołka tuż przy parkingu. Przyjemność taka kosztuje 10 euro. Jednak ja osobiście nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Lokalne władze jednak zachęcają do przejażdżki osłem, motywując to pozyskaniem funduszy zarówno na ich utrzymanie, jak i wsparcie lokalnej ekonomii. Jaskinia została odkryta 200 lat temu, mniej więcej w tym samym czasie, co słynny Knossos. Liczne artefakty znalezione tutaj przez archeologów świadczą o tym, że było to jedne z ważniejszych miejsc kultu ludów minojskich. Z jaskinią tą związany jest także mit mówiący o tym, że Rea, matka Zeusa, ukryła się tutaj przed swoim mężem, by urodzić syna. Natomiast jej mąż, Kronos, a słynął z tego, że zwykł pożerać swoje potomstwo w obawie przed tym, że w przyszłości może być przez nich zastąpiony. To zresztą tak się stało, ponieważ wszyscy raczej znają Zeusa, a nie Kronosa. Po narodzeniu Zeusa przed wejściem do jaskini tańczyły tancerki oraz grali muzycy na bębnach, a wszystko po to, żeby zagłuszyć płacz dziecka, który mógłby być usłyszany przez Kronosa i w ten sposób łatwo byłby zlokalizowany. Sama eksploracja jaskini jest dosyć przyjemna, a mimo tego, że prowadzą do niej dość strome schody, jednak one są dobrze zabezpieczone i właściwie ich bieg nadaje kierunek zwiedzania jaskini. Mało tego, jest tutaj dużo elementów tutaj jest oświetlonych, co dzięki czemu wszystkie szczegóły są dobrze wyeksponowane. Jadąc do jaskini, przemierza się jedną z bardziej widowiskowych dróg Krety. Warto też zrobić krótką przerwę na podziwianie krajobrazu, jak choćby przy wjeździe do miejscowości Kery, gdzie na tle gór prezentują się imponujące młyny, powstałe na początku XIX wieku, działające jeszcze do 1945 roku. Zaraz obok znajduje się Muzeum Homo Sapiens, które skierowane jest głównie do dzieci. Kolejną jaskinią związaną ze starożytnością, ale także czasami II wojny światowej, jest Labyrinth Cave. Długość korytarzy w jaskini dochodzi nawet do
2500 metrów. W przeszłości Minojczycy właśnie tu pozyskiwali kamień do budowy ich pałaców oraz miast takich jak Phaistos, Agia Triada czy Gortyn. W czasie II wojny światowej, kiedy to Niemcy zdobyli Kretę, wykorzystywali jaskinie jako magazyny i poza przechowywaniem jedzenia i wody przechowywano tutaj olbrzymie ilości amunicji, a magazyn był tak wielki, że obsługiwał cały Bliski Wschód. Kiedy wojna dobiegała końca, a porażka Niemców była już nieuchronna, zdecydowali się na wysadzenie jaskini w powietrze, a eksplozja była tak duża, że bryły o wadze 15 kg znajdowane były w promieniu 10 km od miejsca wybuchu. Po wojnie zaś wielu okolicznych mieszkańców straciło życie w poszukiwaniu resztek amunicji, która potrzebna im była do wyrobu nawozów. Wtedy też zdecydowano się na zamknięcie jaskini, natomiast penetrować można tą znajdującą się obok mniejszą. Poza zwiedzaniem jaskini warto tu się wybrać chociażby po to, żeby zobaczyć niesamowite widoki na góry. Znajduje się w wąwozie Hawgas w górach Dikti. Góry Dikti to jedne z trzech pasów górskich, jakie przechodzą przez Kretę. Wąwóz ma długość około 4 km i jest przeznaczony generalnie dla turystów ze średnim doświadczeniem trekkingowym, myślę. Przez to, że wąwóz jest bardzo mało odwiedzany, jest tutaj dość bogaty ekosystem. Stąd też wiele gatunków ptaków i roślin. Jednym z nich jest Dictamos. Jest to endemiczna roślina, która ma podobno właściwości lecznicze i uprawiana była już podobno od czasów minojskich. Szlak wiedzie od miejscowości Achios Konstantinos, znajdującej się tuż obok małego jeziorka. Nie ma tu jednej wyznaczonej ścieżki, a głównym nawigatorem jest koryto rzeki, która w okresie letnim jest wyschnięta. Po drodze mijamy najróżniejsze formacje skalne, by wreszcie dojść do olbrzymiego głazu, blokującego w sezonie zimowym duży strumień wody. Tu też jest koniec szlaku, gdyż pokonanie blokującego kamienia jest po prostu niebezpieczne. Środek lata, 30 stopni. Ktoś pomyśli, co ja tu robię w górach. Jednak wbrew pozorom trekking w paśmie gór Dikti nie jest aż taki trudny. Raz, że droga jest dosyć dobrze oznaczona, kamienna. Druga rzecz, że tej temperatury naprawdę nie czuć, ponieważ cały czas wieje taki przyjemny wiaterek, który orzeźwia. Poza tym sama trasa technicznie nie jest jakaś bardzo trudna. No wiadomo, trzeba wziąć już buty trekkingowe, bo już w laczkach raczej się tutaj nie wejdzie. Jeszcze jedna rzecz. Zarówno wąwóz, jak i pasmo gór Dikti są ogrodzone. A to dlatego, żeby nie wychodziły kozy. W związku z tym, aby wejść, trzeba otworzyć bramę, rozwiązać. No i pamiętać o tym, żeby tą bramę za sobą z powrotem zamknąć. Kreta Południowa, podobnie zresztą jak cała Kreta, to imponująca historia, o czym świadczą liczne stanowiska archeologiczne.
Jednym z nich jest to, w którym się teraz znajduję, czyli Gortyn, po polsku tłumacząc Gortynia. I miejsce to pokazuje przekrój zamieszkałych tu cywilizacji. Pierwsi ludzie osiedlili się tutaj już w XI wieku przed naszą erą. Później zamieszkiwały tu ludy minojskie. Wtedy też powstał słynny kodeks gorymski. Jednak czasy największego rozkwitu przypadają na okres rzymski oraz bizantyjski, kiedy powstało tu najwięcej budowli. Zresztą te budowle tutaj charakteryzują się tym, że są one zbudowane z cegły i były budowane na ruinach budynków minojskich. W IX wieku naszej ery osada została napadnięta i zniszczona przez Saracenów. Od tego też czasu została kompletnie wyludniona. Poza rzymskimi ruinami Agory i Odeonu czy bizantyjskiego kościoła, w półkolistym budynku znajdują się pozostałości kodeksu gorymskiego, na którym to były zapisane wszystkie prawa ówczesnych mieszkańców, w których to m.in. przyznawano równe prawa kobietom i mężczyznom w wypadku rozwodu, co jak na tamte czasy było pewnego rodzaju ewenementem. Wchodząc na wzgórze Fajstos, nie sposób nie dostrzec zachwycającej panoramy, jaka raz pościera się na dolinę pokrytą tysiącami drzew oliwnych. Nie sposób też nie usłyszeć stykających tu cykad. Stąd też rozpościera się widok na najwyższy szczyt Krety, Cilitolis, który jest raptem 30 bądź 40 metrów tylko niższy od naszych rysów. Pałac, jak i miasto Fajstos powstały 2000 lat temu, jednak z niestannych przyczyn zostały one zniszczone. Jednak w owym czasie cywilizacja minojska była w swoim rozkwicie i nie stawiło żadnego problemu odbudować miasto na ruinach poprzedniego. Niestety ćwierć wieku później miasto już zostało zniszczone przez ogień i już nigdy nie zostało odbudowane. Górze to natomiast stało się miejscem religijnym i powstała tutaj nawet kapliczka ku czci bogini matki Zeusa Rei. Te imponujące minojskie stanowisko archeologiczne, choć mniejsze i nie tak znane jak te w Knossos, z pewnością warte jest odwiedzenia. Większość znalezisk zostało umieszczone w Muzeum w Heraklionie, jednak pozostałości takich budynków jak pałacu, teatru, spichlerzy czy choćby kwater mieszkalnych są niesamowitym dowodem minojskiej kultury. Warto dodać, że za czasów minojskich kobiety zajmowały wysokie miejsce w społecznej hierarchii. Achaja Triada jest mniejszym stanowiskiem archeologicznym, jednak będąc w pobliżu Fajstos, warto również o nie zahaczyć. Można tu znaleźć ruiny minojskiej wioski, jak i starożytne grobowce. Architektura pomieszczeń przypomina tą z Knossos, a zaobserwować ją można w ruinach kapliczek, magazynów, schodów czy brukowanych uliczek.